Filharmonia Auxo swoje smykowe granie i śpiewacze popisy rozpoczyna już od niedzieli. Usłyszymy 3 koncerty orkiestrowe, 2 kameralne, w tym muzykę klasyczną i ludową. Wystąpią głównie artyści z polskich scen. Tradycyjnie Auxo zagości w Suwałkach, Gawrych Rudzie, Maćkowej Rudzie i Hucie. Typowo klasyczny rys nada festiwalowi tenor Karol Kozłowski, ceniony za wyjątkową barwę i wszechstronność głosu, nominowany do paszportów polityki i Fryderyków. Brzmienie współczesne przedstawi z kolei laureat Fryderyka Dominik Połoński, charyzmatyczny wiolonczelista grający na instrumencie jedną ręką. Gościem nurtu z pogranicza różnych sfer muzycznych będzie założony przez skrzypka Sebastiana Karpiela-Błeckę zespół Zakopower. Wystąpi on razem z orkiestrą Auxo pod dyrekcją Marka Mosia. Tradycyjnie Filharmonii towarzyszy całe mnóstwo wydarzeń towarzyszących i to nie byle jakich. Do ciekawszych należy zaliczyć spotkanie z nadwornym kompozytorem Ewy Demarczyk, Zygmuntem Koniecznym, laureatem wielu nagród za piosenkę, muzykę sceniczną i filmową, a także wieczór autorski z aktorką Barbarą Ostaszewską. Ostatni koncert zaplanowano na 3 sierpnia w Suwalskim Ośrodku Kultury.